Witajcie kochani, z tej strony Gosia z bloga gretartstudio.com. Chciałabym Wam pokazać zakupy, jakie poczyniłam będąc w Dublinie. Te produkty są firmy First Edition, tak to się chyba wymawia. Chcę Wam je pokazać z tego względu, że może będziecie chcieli coś takiego sobie kupić. I chcę Wam pokazać, jak wyglądają wycinki z wykrojników oraz chcę Wam pokazać papiery, które kupiłam, ponieważ są, no dla mnie one są dosyć niezwykłe, mają ciekawą fakturę, ciekawe wzory i dlatego chcę Wam je pokazać. Ale zacznijmy może od wykrojników. Kupiłam sobie w końcu wykrojniki kwiatów. Jak widzicie, jest tutaj 12 elementów. Są różnej wielkości kwiaty, są też środki tych kwiatów. Co prawda ja jeszcze nie wiem, jak je będę wykorzystywać, z tego względu, że zazwyczaj jak łączę kwiaty, to po prostu nakładam jeden na drugi i tyle, a do środka dodaję jakieś perełki, czy jakieś pręciki, jakieś inne rzeczy, więc zazwyczaj takich środków no, nie używam. Ale może się przyda do czegoś innego, w końcu to są takie kółeczka, które można wykorzystać w innych miejscach. Generalnie fajnie jest zrobione ten cały pakiet wykrojników, z tego względu, że no ja akurat mam wyjęte z tych plastikowych pudełeczek. To są takie, wiadomo, plastiki, które niestety nie da się otworzyć i zamknąć. Po prostu jak już wyjmiesz, to już jest po wszystkim, bo wszystko mocno jest ze sobą zgrzane, więc nie da się nic z tym zrobić. Ale te wykrojniki mają pod spodem tutaj matę magnetyczną. I dzięki temu one się po prostu trzymają wszystkie na tej planszy. Ja oczywiście je sobie wyjmuję i wsadzę do swojego segregatora na wykrojniki, aczkolwiek no, chcę Wam pokazać, że możecie sobie tej firmy akurat wziąć, wsadzić po prostu tę matę magnetyczną do jakiejś torebeczki czy jakiegoś innego miejsca. I będziecie, nawet możecie w ten sposób wsadzić sobie do jakiejś koszulki i tak trzymać, bo to się bardzo fajnie trzyma, bardzo fajnie wszystko ze sobą współgra, więc to jest akurat bardzo fajna sprawa. Tak samo tutaj jest dokładnie to samo. I teraz tak, jak wyglądają wycinanki z tych wykrojników? Tutaj mamy takiego kwiata. Trochę śmieszny jest, bo ma takie dziury w środku. No, przypuszczam, że tutaj miał być słonecznik z tym takim środeczkiem. No ja osobiście uważam, że te środki tutaj są niepotrzebne, aczkolwiek na pewno coś ciekawego da się z tym zrobić. Kolejny wykrojnik to jest ten tutaj na środeczku i on wygląda w ten sposób. I wydaje mi się, że z tego w ogóle wykrojnika bardzo fajne wyszłyby słoneczniki, bo ma bardzo takie fajne płatki, idealnie pasujące do tego. Ten wykrojnik to ma takie jakby serduszka, takie końcówki ciekawe. I do tego jest jeszcze mniejszy wykrojnik, tutaj ten, i on jest też serduszkami na końcach, więc można to ze sobą połączyć i zrobić ciekawego kwiatka. Następnie mamy wykrojnik ten. On ma po prostu 6 podłużnych płatków i do tego jest jeszcze taki mniejszy, który też wycina to samo, ten sam kształt, tyle że mniejszy, więc też z tego może powstać ciekawy kwiat. No i zostaje nam jeszcze tutaj coś takiego, to jest takiej wielkości kwiatek, on nie jest nieduży, to jest akurat prawie 2,5, 2 i 3. I na koniec mamy, który wycięłam, to jest to maleństwo tutaj, on ma taki właśnie kształt. I wycina się z niego coś takiego. No niby też jako środek do tego. Ale to jest na tyle maleńkie, że nie wiem, czy w ogóle do czegoś to wykorzystam. Niemniej jednak bardzo się cieszę, że sobie kupiłam te wykrojniki. Niestety nie powiem Wam, ile kosztowały, bo ja nie pamiętam.
wiecie, wpadłam do sklepu i po prostu brałam co mi się wydawało, że może mi się przydać i co jest bardzo fajne. Według mnie więc nie wiem, jaka jest cena tego, ale wydaje mi się, że bardzo fajnie, że tutaj w tych wykrojnikach jest tyle możliwości, jest tyle różnych kształtów kwiatów, więc nie muszę kupować już teraz kolejnych wykrojników, żeby zrobić coś ciekawego. Więc będziemy próbować, co się da zrobić z tych kwiatów. To jest to. Kupiłam sobie też taki wykrojnik. Tutaj są cztery elementy. Ze względu w zasadzie na tą serwetkę. Bo mi się podobało, ja w zasadzie nie mam za dużo takich elementów, a do kartek często coś takiego mi się przydaje. I teraz tak, za pierwszym razem jak wycięłam tą serwetkę, no to niestety mi nie docięło. Jest to papier 100 gramowy, próbowałam to później jeszcze raz przejechać i no, wyszło trochę lepiej, ale nie do końca. I później, kiedy wzięłam już papier grubszy, to jest chyba 180, tak mi się kojarzy, nie jestem pewna, no to już wtedy nie było problemu. Także ta serwetka się wykrawa całkiem ładnie, tyle że no mówię, no musi być chyba trochę grubszy papier. Aczkolwiek tutaj przy tym konkretnym ja przejechałam dla pewności przez maszynkę trzy razy, w tej i we w te, żeby mi to wycięło porządnie. Więc nie wiem, czy to jest kwestia po prostu tego wykrojnika, że ja akurat trafiłam na taki, że no nie do końca do krawa. Nie wiem, czy to jest kwestia papieru. Będę to jeszcze testować i zobaczę, może po prostu tak mi się trafiło, że ten pierwszy, jak to mówią, pierwsze to robaczywe, więc może tak wyszło. Ale generalnie no bardzo ciekawa jest ta serwetka, bardzo ładnie wygląda, więc mam nadzieję, że to będzie się sprawować. Zwłaszcza, że można też wykorzystać środeczek, taki ładny środeczek, wyszedł takie słoneczko. Także to wygląda w ten sposób. Ten narożnik też jest bardzo fajny. On wygląda w ten sposób. Ja już go wykorzystałam w pracy w albumie i muszę Wam powiedzieć, że to bardzo fajnie wygląda. Bardzo ładnie się prezentuje na kolorowym papierze. Można z tego zrobić kieszonkę, można po prostu jako ozdobę narożnika. Także naprawdę to jest akurat fajne. Ten narożnik mi się bardzo podoba. I tutaj są jeszcze dwa takie narożniki. Ja szczerze mówiąc to takich rzeczy nie używam. Nie wykorzystuję ich do niczego za bardzo. Jakoś tak nie... Nie wiem, może nie mam na razie na to pomysłu, ale może jeszcze coś wymyślę. Także to jest ten. Ten? Nie ten. To jest ten wykrojnik. O. I on wygląda w ten sposób po wycięciu. A ten drugi jest taki. Też całkiem fajnie to wygląda. No myślę, że do ozdobienia albumu w rogach, no jest to fajna sprawa, aczkolwiek tak jak mówię, ja jeszcze takich rzeczy nie używałam, więc jak to się będzie sprawować, się okaże później. No i przechodzimy do papierów. Mam trzy rodzaje tego papieru, to jest też First Edition. I tak, pierwszy to jest Falling Leaves. Trochę moja kładka jest nie tego. Taka już była, taki kupiłam, ale stwierdziłam, że skoro tutaj i tak nic nie ma, to ta okładka to i tak mi do niczego nie jest potrzebna. Ale papier jest po prostu niezwykły. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale ta strona się świeci. To jest taki złoty blask. To mi się trochę kojarzy z takim papierem czerpanym. Takie kolory i w ogóle te wzory tutaj. Oj, nie w tę stronę. Także w tych papierach zrobię to tak. I tutaj ta strona też się błyszczy. Nie wiem, czy to będzie widać, bo tutaj mam trochę światła z różnych stron i może to być niewidoczne, ale obie te strony są błyszczące. Ta jest takim biało-srebrna, a z tej strony jest złota. Tutaj są po cztery kartki tego samego wzoru. I tutaj mamy następne papiery tak samo. Te motyle się też błyszczą. Bardzo fajne kolory. Super, świetne. Tutaj tak samo jest błyszczące, to już bardziej widać, bo te niektóre elementy są po prostu konkretnie zaznaczone, błyszczące.
Tu znowu mamy liście świecące. Też to widać. No papier jest po prostu rewelacyjny. I każdy z tych papierów ma 4 sztuki. I tutaj jest tak samo. Tutaj już nie tu, te napisy tu u góry, tylko na dole te... Nie wiem, czy to będzie widać. Może spróbuję trochę oddalić aparat. Ale chyba nie będzie tego tak widać. No w każdym razie musicie mi uwierzyć na słowo, że tutaj te kwiaty na dole, niektóre też się błyszczą. Tutaj znowu jest błyszcząco. Tutaj już przechodzimy do innego rodzaju papieru. To jest takie jakby płócienne. Taką ma strukturę, płótna. Zresztą wzór, który tutaj jest, też przypomina płótno. I to jest bardzo fajny papier. Bardzo mi się to podoba. I następne wzory też są właśnie z tego rodzaju. To też jest taki płócienny materiał. A następne to już są dwustronne papiery. Tutaj też przypominają płótno, różne są odcienie. To, co mieliśmy na samym początku w kolorze brązu, tu jest zielone. Tutaj jest zielony. Kurczę, te papiery są naprawdę bardzo fajne. Można je wykorzystać na różne sposoby. Mają różne struktury, różne grubości w środku. Naprawdę nie spodziewałam się, że te papiery będą takie fajne. I cieszę się, że je wzięłam, bo naprawdę fajnie można je wykorzystać. Poza tym jest tutaj dosyć sporo tego papieru. Ten bloczek jest naprawdę dosyć gruby. I myślę, że na dłuższy czas teraz będę miała spokój z papierami. Także to jest właśnie ta kolekcja. Następna kolekcja to jest Mulberry Kisses. Też mam oczywiście porozrywane, ale tak jak mówię, to nie miało dla mnie najmniejszego znaczenia. I te papiery, jest z nimi dokładnie tak samo jak z tymi wcześniejszymi, tylko w innej kolejności. Tutaj zaczynamy właśnie od tego takiego płóciennego jakby materiału. Te kwiaty są jakby na płótnie malowane. I tutaj tak samo, koroneczka na płótnie robiona. Przybliżę może trochę, już lepiej będzie widać. Bardzo fajne. Następne papiery już są z tymi błyszczeniami. Przepraszam. Tutaj jest krateczka. Oj. Tutaj też się błyszczy. Też bardzo fajny papier. I tutaj jest to samo. Po prostu rewelacyjne są te kolory. Strasznie mi się ten papier podoba. Tutaj mamy motylki z brokatem na skrzydełkach w niektórych miejscach. Super to jest. I tutaj mamy kwiaty, też w niektórych miejscach są brokatowe. Świetnie też wyglądają. I tutaj mamy też kwiatki, tylko niektóre są z brokatem, ale to no, rewelacyjnie wygląda. I tutaj zaczyna się już papier dwustronny. Super są dobrane do siebie te kolory. One nie są, te dwustronne nie są mocno zdobione. Z tego względu pewnie, że jest dodany jeszcze ten papier taki z błyszczeniami. Zobaczcie, tutaj są motyle, ale już bez brokatu. Także to też fajnie można wykorzystać obie z tych rzeczy. Także mówię, no te papiery, no zobaczcie, to połączenie ze sobą. Kartka rewelacyjnie wygląda, to tło tutaj na środeczek. No kurczę, bardzo fajne papiery. Strasznie mi się one podobają. Tutaj niebieski, takie połączenia ze sobą. No, po prostu super. Po prostu super. Cieszę się, że mi się udało je kupić i że mam możliwość z nich skorzystać. I ostatnie, które kupiłam, to jest Botanical Notes. I te papiery, ja je kupiłam ze względu na tą kartkę. Strasznie mi się podobało. Ten róż w połączeniu z tym złotem. Niby jeden taki element, bardzo, bardzo w sumie duży i ciężko będzie mi go wykorzystać na przykład na kartkę, a do albumu, no nie robię tak dużych albumów, żeby też to wykorzystać, ale to nieistotne, coś się wymyśli. Także te papiery są super. Zobaczcie to, to też jest po prostu jeden wielki błysk, ale jest rewelacyjne, strasznie mi się to podoba. I tutaj ten papier już jest jakby trochę grubszy. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale to mi się chyba tylko wydaje. Tutaj kolejne papiery to już jest właśnie płótno.
takie ciekawe wzory. Tutaj motyle, to też jest, cała strona jest błyszcząca. Całusieńka, po prostu wszystko się błyszczy. I z drugiej strony tak samo. Super. Tutaj też mamy motyle, które są błyszczące. Całe tło nie jest, a tutaj tylko motyle i ptaszek się świeci. Bardzo fajne. Tutaj mamy białe kropki świecące na tym niebieskim tle. Też super. To też jest całe błyszczące. Cały ten papier. No, rewelacyjny jest ten papier. Strasznie mi się podoba. I tutaj też już mamy kolejne płócienne elementy. Typowo botaniczne. Tutaj już mamy papier dwustronny. Tutaj już się zaczyna ta dwustronna kolekcja. Tutaj na tym akurat nie ma za dużo elementu. Muszę teraz oddalić, bo ten papier jest większy. Tutaj mamy ptaszki. Tutaj są nutki. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj są różowe kropeczki i paseczki. Tutaj jest paseczek i motylek na napisach. Też bardzo fajne są te papiery. Tutaj takie roślinne motywy. Tutaj jest niebieski kolor. Tak bardzo fajnie jest wymieszane. Wymieszane są te kolory ze sobą. Tutaj w brązach ten motyw z początku, który był na różowo i na złoto. Także tutaj jest dużo różnych kolorów, które można ze sobą połączyć i naprawdę fajnie wykorzystać. Także to jest właśnie to, co chciałam Wam pokazać. Polecam Wam tą firmę, bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o papiery, to robi naprawdę świetną robotę. Jeżeli chodzi o wykrojniki, to tak jak mówię, no cieszę się, że mam te kwiaty, a jeżeli chodzi o to, no to nie wiem, co z tym wykrojnikiem będzie, ale możliwe, że tak jak mówiłam wcześniej, że to jest tylko kwestia tego pierwszego razu i później już będzie dużo lepiej, bo na przykład z tego wykrojnika jestem bardzo zadowolona, bardzo mi się podoba i bardzo fajnie można go wykorzystać. Także to chyba tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Oczywiście zakupów zrobiłam dużo więcej, ale o reszcie wydaje mi się, że nie ma co opowiadać, bo w zasadzie nie kupiłam niczego takiego nadzwyczajnego, czego byście nie widzieli, jakieś tam naklejki, perełki, półperełki przyklejane. To nie są rzeczy, których byście nie widzieli i których muszę opowiadać. A to były na tyle ciekawe rzeczy, że wydawało mi się, że o tym warto mówić. Także na dzisiaj to już Wam dziękuję i do zobaczenia przy kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa, pa.